To jeszcze raz serdecznie witam. Bardzo dziękuję pani profesor Mentowskiej za reżyserię tego przedstawienia. A dzisiejszego naszego gościa nie muszę państwu przedstawiać. Pan profesor już powiedział mnie i profesorowi Biernatowi, że jest zaszczycony zaproszeniem. Ten zaszczyt oczywiście obejmuje, jeżeli chodzi o adresatów, wszystkich zebranych. Zawsze tu jest przednia grupa osób, które słuchają wykładów. Bardzo, myślę, jesteśmy ciekawi tego, co profesor Jerzy Zajadło powie o prawie, o estetyce i o estetyce prawa. Ja, jeżeli będzie taka możliwość, chętnie się bym dowiedział wreszcie, czy prawo pachnie, bo zdaniem niektórych podobno pachnie i że jest to ładny zapach, a nie brzydki. Oddaję głos panu profesorowi i czekamy na jego wykład. Jeszcze w ramach takiej mojej promocji, tylko promocji naszych wykładów ukazała się właśnie książka profesora Jerzego Zajadły, Schmidt. Wydawnictwo Archer czy Archem. Każdy może sobie kupić, nie wiem ile kosztuje, a ja dostałem, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dobrze. To może będzie panu profesor wygodniej tak, wyjąć. Ja później siądę. To może nie będę siedział, jeśli państwo dobrze pozwolicie, mimo że teraz będą podziękowania takie uroczyste. Ja naprawdę się czuję zaszczycony i to nie jest żadna fałszywa kokieteria z mojej strony. 40 lat pracuję w zawodzie nauczyciela akademickiego, ale szczerze mówiąc nigdy nie byłem, już dawno nie byłem tak onieśmielony tym entourage, tym miejscem, no i tym audytorium, prawda? Także zwłaszcza, że mam mówić, dzisiaj przeczytałem na Facebooku taki komentarz pana sędziego Zabłockiego, że prawnicy rzadko rzeczywiście mówią o estetyce prawa i właściwie co tu można powiedzieć o estetyce prawa. Ja postaram się państwa przekonać, że my prawnicy posługujemy się filozofią prawa w ogóle, a estetyką także, nie do końca sobie to uświadamiając. To znaczy trochę tak jak pan Desjardins w komedii Moliera nie wiedział, że mówi prozą, to my też czasami dokonując pewnych ocen, które wydają się na przykład nam ocenami logicznymi, czy etycznymi, czy politycznymi, chociaż ja nie wiem, co to znaczy, szczerze mówiąc, ocena polityczna. Ciągle pojawiło się takie słowo w naszym dyskursie publicznym, polityczny, i ciężko mi to zdefiniować. Co to znaczy? Wszystko jest polityczne. Metoda polityczna, spór polityczny. Nie bardzo wiem, co to znaczy, co to jest etyczne, logiczne, to wiem, ale jak powiedziałem, to czasami dokonując pewnych ocen prawa, moim zdaniem nie zdajemy sobie sprawy, że dokonujemy ocen par excellence etycznych, a nie logicznych czy etycznych, i że ta estetyka jest, czy też powinna być jednak wszechobecna. Tytuł tego wystąpienia, jak państwo wiecie, brzmi prawo... Estetyka prawa, to będzie później. Chociaż pierwotnie to wystąpienie było opatrzonym znakiem zapytania, to znaczy tu się pojawił znak zapytania, ja sam miałem wątpliwości, czy wobec czegoś takiego tak autopoetycznego, tak konwencjonalnego, tak sformalizowanego, można w ogóle używać pojęć ocen estetycznych i pojęć estetycznych. Pan prezes Rzepliński miał okazję słuchać fragmentów tego wystąpienia. Przed miesiącem tu na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się taka konferencja Prawo a język, gdzie miałem przyjemność prezentować, ale tylko fragment tego, taki nierozbudowany. I wtedy jeszcze ten tytuł nosił ten znak zapytania, ale dyskusja, która miała miejsce w czasie tamtego wystąpienia, przekonała mnie, że warto by zdjąć ten znak zapytania, że ja jestem już przekonany, że coś takiego jak estetyka prawa jest. A przekonały mnie takie dwie panie z Rządowego Centrum Legislacji, które brały udział w dyskusji, pan prezes być może pamięta. Jak ja przedstawiłem to i w pewnym momencie jedna z nich, obydwie właściwie zadały takie pytanie, no
skoro estetyka to jest jakaś kategoria piękna, bo estetyka w takim wąskim znaczeniu jest ogólną teorią piękna. I panie skarżyły się, że one w takiej bieżącej, codziennej pracy nad tekstami prawnymi właściwie nie przywiązują żadnej wagi do piękna, tylko ich celem jest zbudowanie prostoty języka prawnego w tekście prawnym w ramach tego RCL-u. Na to ja odpowiedziałem, no to jesteśmy w domu. Prostota jest niczym innym, a kategorią par excellence estetyczną. To jest czysta estetyka, nie mylić z prostactwem, no to jest różnica, ale prostota jest częścią estetyki prawa. Więc stąd to zdjęcie tego znaku zapytania, ale może jedno słowo wyjaśnienia, co mnie w ogóle skłoniło do zajęcia się tym tematem, który rzeczywiście w polskiej literaturze prawniczej nie jest zbyt popularny, natomiast w przeciwieństwie na przykład do literatury anglosaskiej, gdzie ta legal aesthetics jest dosyć mocno, wprawdzie od niedawna, od jakichś 20-30 lat, ale dosyć mocno rozwijana. I powiem tak, że źródła są, te inspiracje są dwa. No jedne takie pogłębione studia filozoficzne, nie wszyscy państwo wiecie, ja jestem magistrem filozofii, ale dopiero od roku, w późnym wieku się zdecydowałem na studiowanie filozofii. Już będąc profesorem i skończyłem studia filozoficzne w ubiegłym roku, ale przedtem byłem samoukiem po prostu, jeśli chodzi o filozofię, a te studia filozoficzne jakby zmusiły do mnie do trochę innej perspektywy. No bo jako prawnik i pewnie państwo, wszyscy jesteśmy przywiązani do takiej erudycji, takiej mądrości, która płynie z jurysprudencji rzymskiej. No i jak mówiliśmy, może zostawmy jus na boku na razie, ale może porozmawiajmy rzeczywiście o lex, o tym, co nas najbardziej interesuje. No w związku z tym jesteśmy skłonni, to lex, nie jest tam wszystko jedno, jaka ta lex ma być, prawda? No w związku z tym opatrujemy ją różnymi przymiotnikami. I mówimy bardzo chętnie prawnicy, że lex ma być certa, scripta, stricta et previa. No jak się przyjrzeć tym czterem przymiotnikom, to one właściwie odpowiadają takim czterem podstawowym gałęziom filozofii. No lex certa, czyli prawo pewne, to jest nic innego jak wymiar ontologiczny, prawda? Prawo jest. Zresztą, notabene prawo jest bardzo specyficznym bytem z filozoficznego punktu widzenia, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, że prawo jest. Znaczenie ma to, że prawo obowiązuje. W związku z tym jest to rzeczywiście bardzo specyficzny byt, na co zwracali już na przełomie XIX-XX wieku neokantyści, zwłaszcza neokantyści marburscy, oni wprowadzili taką kategorię geltung. Filozofowie to tłumaczą jako ważny. Natomiast my, prawnicy, jesteśmy bardziej skłonni tłumaczyć to jako obowiązujący. No to jest, na nas interesuje, prawda? Nieważne, że prawo jest, on to, tak jak Grecy mówili, tylko ważne, że ono obowiązuje. No, to spowodowało, że nastąpiło takie przesunięcie filozofii na drugą sferę, to znaczy na sferę tą epistemologiczną, poznawczą, no bo cóż, czym jest lex scripta, prawda? Skąd my to prawo poznajemy? No prawo, poznajemy prawo dlatego, że prawo jest językiem, no, najczęściej jest tekstem pisanym i to jest jakby drugi wymiar drugiej poważnej części filozofii, czyli epistemologii. No wreszcie lex ma być także, jak w tych przymiotnikach, lex ma być stricta. No stricta, czyli ścisła, jeśli ścisła, to logiczna. W związku z tym wkraczamy w trzeci obszar filozofii, takich z tych głównych obszarów filozofii, czyli sfery logiki. No wreszcie lex ma być previa, ma być wcześniejsza niż zdarzenia, których oceny dokonujemy na podstawie obowiązującego prawa. No nie trudno w tym dostrzec pewien wymiar etyczny, prawda? No i w tym momencie jako magister filozofii świeżo upieczony zadałem sobie pytanie, no dobrze, ale gdzie jest piąta część filozofii? Tą piątą częścią filozofii jest estetyka. A myśmy sobie takiego pytania nigdy nie zadawali, więc być może, no gdybyśmy zadali sobie takie pytanie, to trzeba by ten przymiotnik piąty dodać, być może lex ma być także pulchra. Lex ma być piękna, ale w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. No jak zacząłem się w to wgryzać, to okazało się, że być może tak jest. No i to jest jakby jedno źródło inspiracji, to znaczy filozofia, te pogłębione studia filozoficzne. Tym drugim źródłem inspiracji natomiast jest po prostu samo życie. Ja nie chcę wikłać tego, nie chciałbym wikłać tego wykładu i tej estetyki prawa w takie bieżące spory polityczne, także wokół Trybunału, nadużywając tego miejsca, ale z drugiej strony, więc jeśli to zrobię, to proszę potraktować to jako wyłącznie egzemplifikację, bo też jest coś ciekawego w tych
czasach, w których żyjemy. Mianowicie no, dla konstytucjonalistów rzeczywiście jest to czas ciężkiej próby. Natomiast dla nas, filozofów prawa, to są po prostu złote żniwa. Tu się zdarzają rzeczy, których my byśmy po prostu nigdy nie wymyślili. Przy największej wyobraźni. I to życie nam dostarcza takich przykładów, które są świetną kanwą do refleksji filozoficzno-prawnej. Żeby się posłużyć przykładem. Pamiętacie Państwo takie słynne zdanie, które padło z trybuny sejmowej z marszałka Kordela Barowieckiego, które abstrahuje od polityki w tym momencie, tylko zacząłem się zastanawiać nad sensem tej wypowiedzi, który powiedział z trybuny sejmowej, że jakby interes narodu stoi ponad prawem, ponad konstytucją, ale użył jeszcze jednego zdania, które wydawało mi się strasznie podobne. Zacząłem go szukać, skąd się... Nie przypuszczam, żeby marszałek Barowiecki stamtąd go zaczerpnął, ale podobieństwo jest po prostu uderzające, bo powiedziałbym w następnym zdaniu tego swojego słynnego wystąpienia sejmowego, że wszystko, co szkodzi, wszystko, co służy narodowi, jest prawem, a wszystko, co mu szkodzi, jest bezprawiem. No przecież, jeśli się przyjrzeć tej wypowiedzi od takiej strony logicznej i etycznej, to on ma rację. No jeśli naród stoi w obliczu całkowitej eksterminacji, jeśli jest takiej chwili historycznej, kiedy albo przetrwa, albo zginie, to on ma oczywiście rację. Problem polega na tym tylko, że my nie jesteśmy w takiej historycznej chwili. Nie nastąpiła taka historyczna chwila. W związku z tym, co można by tej wypowiedzi zarzucić w moim przekonaniu z filozoficznego punktu widzenia? Brak estetyki. Bo jeśli się zanalizuje z tego punktu widzenia treść tej wypowiedzi, to one w sensie logicznym jej nie można nic zarzucić. W sensie etycznym także. Nie od politycznej warstwy abstrahuje. Bo na czym polega problem z etycznością, z estetycznością tej wypowiedzi? Otóż na tym, że takie zdanie, prawo, wszystko co służy narodowi jest prawem, wszystko co mu szkodzi jest bezprawiem, alles was dem Volk nutzt ist recht, alles was ihm schadet ist unrecht, powiedział Hans Frank w 1926 roku na zjeździe niemieckich prawników. Potem powtórzył to zdanie w takim podręczniku narodowo-socjalistycznego prawoznawstwa wydanym w 1935 roku pod jego redakcją, gdzie wzięła udział czołówka cała ze wspomnianym Karlem Schmidtem na czele, gdzie opracowywała te teksty. I tam się na stronie 6 pojawia takie zdanie. Ja nie przypuszczam, żeby marszałek Morawiecki wziął to z tego źródła, ale po prostu podobieństwo jest tak uderzające, że rodzi to pewne negatywne odczucia, nie logiczne, nie etyczne, tylko głównie o charakterze estetycznym. Żeby Państwu dodać pikanterii tej sprawie, to powiem, że jedną z niewielu, jeśli nie jedyną biblioteką w Polsce, gdzie dostępna jest owa książka pod redakcją Hansa Franka, jest Biblioteka Sejmowa. Możecie Państwo sprawdzić. Sygnatura C6914. Wystarczy zejść piętro niżej i już mamy ją w rękach. Więc są takie przykłady wypowiedzi, których życie dostarcza, które no, są właśnie problemem smaku i pewnej estetyki. I to mnie zaczęło prowadzić do tego, że być może tą estetyką, jeśli chodzi o prawo, można się zająć. Zresztą tych przykładów jest znacznie więcej. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej napisałem taki artykuł pod tytułem Prawo pozorowane. A propos leżących w Sejmie projektów nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, no i prowadzę tam taki pewien wywód, że w gruncie rzeczy ta cała procedura legislacyjna jest takim zabiegiem o charakterze pozornym, kierowanym do adresata wewnętrznego i zewnętrznego. Być może ktoś z Państwa czytał ten artykuł, ale co to ma wspólnego z estetyką? No to, że jeśli prawo jest pewnym dziełem, zaraz do tego przejdę, to każde dzieło, które udaje sztukę, jest kiczem po prostu. I znowu wkraczamy w sferę estetyki, prawda? To rozchwianie systemu, który mamy w Polsce do czynienia, tą dwoistość obowiązywania, no cóż z tego, że jedni uznają wyroki Trybunału, a drudzy nie uznają? No w sensie ontologicznym nic się nie dzieje, znaczy, że mamy do czynienia z jakimiś dwoma bytami. W sensie logicznym, no może jest jakaś sprzeczność. Etycznie? Nie, no okej jest okej. Epistemologicznie, no jesteśmy w stanie poznać obydwa te porządki. Natomiast estetycznie to jest po prostu kicz. To jest, wkrada nam się brzydota taka, jako zaprzeczenie piękna do tego
do tego systemu. No więc źródła inspiracji, można by oczywiście tych przykładów podać więcej. Źródłem inspiracji do zajęcia się tym tematem z jednej strony filozofia, a z drugiej strony takie życie codzienne. To jest, żeby ustalić, może tak krótko powiem, co ja rozumiem na potrzeby tego wykładu pod pojęciem prawa. Mi chodzi oczywiście tylko o takie prawo pozytywne, w sensie prawa pisanego, systemu normatywnego, systemu prawa. No tylko pod pojęciem prawa, bo tam tych ocen możemy także te w kategoriach estetycznych dokonywać, do prawa zalicza także jego naukę tego prawa, no i oczywiście orzecznictwo sądowe, czyli proces stosowania prawa. To wszystko jest prawo w znaczeniu pewnej materii, które może podlegać ocenie o charakterze estetycznym. Trzeba by oczywiście wyjaśnić, trochę więcej powiedzieć na temat tej estetyki, która się tutaj pojawia, dlatego że ta reakcja państw Rządowego Centrum Legislacyjnego była po części spowodowana tym, że one pojmowały tą estetykę tak prima facie i w taki bardzo wąski sposób. Znaczy skojarzyły estetykę ze sztuką wyłącznie, prawda? I wyłącznie z kategorią wąskiego pojętego piękna. Natomiast z estetyką w historii filozofii było trochę inaczej. Oczywiście ona zawsze występowała. Wystarczy wskazać na Platona i znaczenie, jakie przyznawał do kategorii piękna. Ale tak naprawdę ta estetyka jest stosunkowo młodą dziedziną filozofii. Ona się pojawia gdzieś w połowie XVIII wieku. W taki moment przełomowy uznaje się taką pracę Aleksandra Baumgartena, który po raz pierwszy użył tego słowa i jakby opisał, przy czym on jeszcze nie odróżniał tych dwóch rzeczy od siebie, Baumgarten, potem podobnie zrobił po nim Kant. Mianowicie występowała ta estetyka w podwójnym sensie, to znaczy po pierwsze estetyka jest ogólną teorią poznania zmysłowego, więc wszystko to, co poznajemy zmysłami w takim pierwszym odruchu, takiej oceny, takiego sądu estetycznego, sądu, które potem Hannah Arendt nazwała sądem smaku, prawda? Coś nam smakuje, ale nie tylko w sensie zmysłu smaku, ale także wzroku, słuchu, dotyku albo nie. I z drugiej strony ogólną teorią piękna. Kant później jeszcze w swojej krytyce czystego rozumu też myli te dwie, też miesza jakby te dwie kategorie estetyki. Estetyka jako ogólna teoria piękna i estetyka jako teoria poznania zmysłowego. Natomiast już później w krytyce władzy sądzenia już raczej przyjmuje ten drugi punkt widzenia, że w ten sposób zawęża się w historii filozofii pojęcie samej estetyki wyłącznie do kategorii piękna, a od czasów Hegla już w ogóle do sztuki. No i teraz to takie krótkie wprowadzenie do tego, że w estetyce jako gałęzi filozofii i stąd to drugie źródło inspiracji, to życie, o którym, to takie życie codzienne, o którym Państwu wspomniałem, ono zaczyna mieć ogromne znaczenie, dlatego że ta współczesna estetyka jest coraz częściej, jest taki niemiecki autor Wolfgang Welsch, który pisze o estetyce poza estetyką, czy Richard Schusterman w Stanach Zjednoczonych, który pisze o estetyce pragmatycznej. I mówię, że estetyka jako część filozofii właściwie powinna wyjść poza takie wąskie ramy, po pierwsze inaczej zdefiniować piękno i zacząć przechodzić, Wolfgang Welsch nazywa to nawet estetyką poza estetyką, w znaczeniu estetyką, która wychodzi tylko poza sztukę, prawda? Taką sztukę wąsko pojętą. I w związku z tym następuje taki proces, który nazywamy estetyzacją życia codziennego. Taki proces jest zaobserwowany, znaczy zaczynamy być coraz bardziej estetyczni, zaczynamy być coraz bardziej, ta estetyka zastrzeżona kiedyś do tak zwanej sztuki wysokiej i dla tych wyższych warstw społecznych, nawet się nam upowszechnia. Upowszechnia się nam także brzydota, ale upowszechnia nam także piękno. Nie jest bez znaczenia do tego, jak wyglądamy, jak pachniemy, jak się wypowiadamy, wszystko to są kategorie estetyczne w znaczeniu Richarda Schustermana i takiej estetyzacji życia codziennego. No jeśli tak jest, jeśli oni mają rację rzeczywiście, że ta estetyka wychodzi poza te takie tradycyjne obszary, no to przecież nie ma nic bardziej związanego z codziennością niż prawo, które nas dotyka na każdym kroku. To jest po prostu... Myśmy się w filozofii prawa uwikłali w takie spory, które są głównie sporami etycznymi, prawda? Takie wielkie spory, jakieś konflikty moralne, które prawu towarzyszyły, ale być może to jądro prawa to nie są te trudne przypadki, te hard cases, tylko to jądro prawa to jest po prostu zwykła codzienność, taka normalna. I w związku z tym
Być może jest tak, że, że te oceny estetyczne się pojawiają na poziomie takich codziennych ocen prawa. One oczywiście mogą, wracając do prawa, mogą dotyczyć bardzo różnych części tego prawa. Możemy oceniać zarówno język prawny, możemy oceniać język prawniczy, ten, który się posługują prawnicy w kategoriach estetycznych. Możemy oceniać w kategoriach estetycznych także naukę prawa. Ja się w dalszej części skupię oczywiście na tym prawie pozytywnym, a zwłaszcza na pewnej części, mianowicie głównie systemie. I otóż paradoksalnie, proszę Państwa, to potwierdzenie, że prawo jest elementem codzienności i że elementem prawa jest normalność, nie wyjątkowość, znalazłem u Karla Schmitta. To jest paradoks oczywiście, pewnie Państwa to zaskoczy, dlatego że ten Schmitt się właśnie nam kojarzy z wyjątkowością, ze stanem wyjątkowym, z tym słynnym zdaniem o suwerenie, który ma prawo ogłoszenia stanu wyjątkowego i ten właśnie jest suwerenem. Ja dla potrzeb tej książki przetłumaczyłem taką niewielką pracę Schmitta z 1934 roku, kiedy już się opowiedział po stronie nazizmu. I to jest dziwna książka, szczerze mówiąc. Niewielka praca, ona ma około 50 stron i właściwie ta książka jest tłumaczeniem tego tekstu Karla Schmitta. Nazywa się to O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa. I do tego jest opatrzone jest dokumentarzem. I tam się Schmitt tam przedstawia nie jako ten teoretyk stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, z którym go kojarzą politolodzy, ale przedstawia się jako prawnik. To jest zaskakujące, dlatego 1934 rok to jest właściwie jego apogeum, jego poparcia dla nazizmu, które zresztą nie wynikało z pobudek ideowych, tylko bardziej konformistycznych, oportunistycznych, charakterologicznych. Ale ten Schmitt daje także potwierdzenie w tej pracy, którą tu Państwu przedstawiam, w tej książce, że prawo jest po prostu istotą prawa, jego jądrem jest normalność, jest codzienność, a nie stany wyjątkowe czy owe trudne przypadki. Ja się sam na tym złapałem, szczerze mówiąc, bo sporo miejsca bardziej mnie fascynowały owe trudne przypadki niż ta codzienność, a ta estetyka sprowadza mnie z powrotem, że tak powiem, na ziemię. Teraz gdybyśmy chcieli, tak, czy są, jeśli zdefiniowaliśmy sobie prawo i estetykę w taki bardzo uproszczony sposób, to czy na czym polegają związki prawa z estetyką? No ja, moim zdaniem, można wskazać takie trzy obszary, gdzie ten związek pomiędzy prawem i estetyką występuje. No po pierwsze, możemy wyznaczyć taki obszar, który nazwałbym prawem wobec estetyki, prawda? To znaczy, kiedy prawo jest pewnym instrumentem ingerencji w estetykę. I tu nie muszę Państwu przybliżać, no jest cały zespół norm prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa administracyjnego, ale także znalazłoby się coś w prawie karnym czy cywilnym, gdzie prawo po prostu jest instrumentem ingerencji ustawodawcy w estetykę. Prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo architektoniczne, prawo budowlane. Ja tutaj przejrzałem sobie bazę lex, proszę Państwa, w ponad 200 orzeczeniach sądowych pojawia się w ostatnich tylko latach słowo estetyka, ponad 200 aktach prawnych pojawia się słowo estetyka i ponad 1000 orzeczeń sądowych pojawia się słowo estetyka właśnie w tym kontekście, kiedy prawo jest pewnym instrumentem ingerencji w estetykę. I ta ingerencja może być bardzo różnego rodzaju. Może być to, ingerencja polega na tym, że się jakieś wartości estetyczne promuje w przestrzeni publicznej, prawda? No, zwróćcie Państwo uwagę, no, żeby znowu sięgnąć do codzienności, do codziennych sporów, ale bez żadnych negatywnych konotacji. Spór o pomnik smoleński, poza wszystkim, poza sporem politycznym i historycznym, jest sporem o estetykę w gruncie rzeczy, w przestrzeni publicznej, gdybyśmy potraktowali to w kategoriach prawa administracyjnego. To jest jakby jedna sfera i przy tym prawo może promować pewne wartości estetyczne, prawo może je konserwować. No, cała dziedzina prawa administracyjnego dotycząca ochrony zabytków, ochrony dzieł sztuki jest w gruncie rzeczy konserwacją pewnych wartości estetycznych, głównie estetycznych. No i wreszcie trzecia możliwość, prawo może być także źródłem opresji estetycznej, zwłaszcza w państwach totalitarnych, prawda, czy autorytarnych, kiedy walczy z pewnymi wartościami, nie staje się źródłem postępu estetycznego, tylko raczej wręcz przeciwnie, cofa ten estetyczny rozwój także w przestrzeni publicznej. To jest jakby jedna sfera, to znaczy prawo wobec estetyki, czy prawo a estetyka, kiedy prawo jest pewnym instrumentem kształtowania bądź hamowania pewnych wartości estetycznych.
Druga sfera natomiast, znacznie bardziej interesująca, chyba najbardziej interesująca z punktu widzenia tego wystąpienia, to jest pytanie, czy prawo samo w sobie może być nośnikiem wartości estetycznych, prawda? To znaczy, czy ono może być nośnikiem wartości estetycznych. I tu oczywiście my też możemy podać szereg przykładów, które by przemawiały za tą tezą. Najlepszym przykładem jest kodeks Napoleona, który we Francji, proszę Państwa, jest traktowany jak dzieło sztuki. Jak dzieło sztuki, które ma swoją harmonię, ma swój język, ma swoją symetrię, ma swoją spójność. Więc wszystko to, co przypisujemy dziełu sztuki w kategoriach estetycznych, jest przypisywane kodeksowi Napoleona i oczywiście tego można podać takich przykładów znacznie więcej. No i wreszcie trzeci model takiej identyfikacji problematyki estetycznej w prawie, czy wokół prawa, czy w wypowiedziach o prawie, to jest prawo jako estetyka, to znaczy kiedy prawo staje się przedmiotem dzieła sztuki. I to nie tylko w literaturze, którą znamy, ale także na przykład w malarstwie. Zaraz pokażę Państwu pewien obraz, który może stanowić właściwie tło całego tego mojego wystąpienia. I prawo najczęściej było przedstawiane w sztuce zwłaszcza, prawda? No albo w sposób taki wzniosły, doniosły, piękny. Najlepszym przykładem są wizerunki Temidy, prawda? Ona jest no, po prostu piękna w tej swojej bezstronności z opaską na oczach, w tej swojej sprawiedliwości z tą wagą w rękach, w tej swojej nieuchronności z tym mieczem. Najczęściej była przedstawiana w taki bardzo wzniosły, piękny, estetyczny sposób. Mamy oczywiście też inne obrazy prawa w sztuce, żeby już nie sięgać do Kawki i procesu Kawki, ale na przykład do rycin Honoré Daumiera, gdzie ten obraz, to nie jest nawet obraz prawa, to jest obraz prawników, świata prawników, które są karykaturalne, prawda? I są pełne takiej brzydoty niepiękna. Daumier fantastycznie skarykaturował XIX-wieczną salę sądową we Francji, zachowania adwokatów, sędziów, tych uczestników procesu. Więc te obrazy mogą być bardzo różne, ale najczęściej ten obraz był bardzo piękny i taki bardzo wzniosły. Jest taki obraz, pewnie część z Państwa się z nim spotkała, on nie istnieje, niestety został zniszczony w 1945 roku, spalony w zamku Immerdorf w Górnej Austrii przez wycofujące się oddziały SS. To jest obraz Gustawa Klimta, Jurysprudencja. Może parę słów na temat tego obrazu, bo on ma bardzo ciekawą historię. W 1893 roku władze Uniwersytetu Wiedeńskiego postanowiły zlecić namalowanie takiego zespołu pięciu obrazów na suficie auli Uniwersytetu Wiedeńskiego. I on miał się składać z pięciu części. Ta kompozycja miała się składać z pięciu części. Środkowa część to była idea uniwersytetu i były cztery podstawowe fakultety. Właśnie medycyna, filozofia, teologia i prawo. Trzy z tych obrazów, to znaczy prawo, zanim go pokażę, to muszę coś powiedzieć jeszcze. Prawo, filozofię i medycynę miał namalować właśnie Gustaw Klimt, a te dwa pozostałe obrazy, ten środek uniwersytecki i teologię, miał namalować taki inny malarz austriacki tego okresu, ale zupełnie inny w stylu niż Klimt, Franz Matsch. No i kiedy Klimt przygotował swoje dwa pierwsze obrazy, to znaczy filozofię i medycynę, to one wywołały taki wstrząs wśród władz uniwersytetu, wśród władz miasta, wśród profesury tego uniwersytetu, że po prostu rozpętało się piekło, rozpętała się taka dyskusja, która spowodowała, że koniec końców Klimt ich nigdy nie wystawił, wycofał je, potem był proces, zwrócił swoje honorarium. Natomiast ciekawe, że o ile tą medycynę, o ile filozofię w taki mroczny sposób namalował, medycynie zarzucano głównie to, że bogini Higiea, która jest w centrum tego obrazu, stoi odwrócona plecami do śmierci, narodzin, ludzkiego życia. Coś nam to przypomina współcześnie, prawda? I to zarzucano głównie, że ta medycyna, ta Higiea była odwrócona plecami do życia. To wszystko strasznie aktualne. Natomiast, co ciekawe, mimo tych takich bardzo mrocznych wizji, jeśli chodzi o te pozostałe fakultety, to
pierwotna wersja obrazu Klimta, kompletnie nieznana, to był pierwowzór tego obrazu jurysprudencji. No on jest taki tradycyjny, prawda? Ta Temida nie ma wprawdzie opaski na oczach, nie ma wagi w ręku, ale trzyma ten miecz, jest taka promienista, jasna, wzniosła, piękna. No ale jak się trzeba ta krytyka pod adresem z jednej strony filozofii, a z drugiej strony medycyny Klimta, to on całkowicie zmienił koncepcję. No, obraz zupełnie wstrząsający, odbiegający także od konwencji tamtych dwóch pozostałych, z różnych powodów. Jest takie tło historyczne. Ten obraz Klimta, jurysprudencja, wygląda tak. Muszę trochę o nim powiedzieć, dlatego że może ja trochę powiększę ten obraz, bo on jest o tyle interesujący, że pokazuje zupełnie inny obraz prawa i takie dwa poziomy oglądu tego prawa i miał ogromny wpływ na rozwój nauki prawa. Tym obrazem na przykład był zafascynowany Eugen Ehrlich, twórca współczesnej socjologii prawa, a za jego pośrednictwem także Roscoe Pound w Stanach Zjednoczonych, bo tu są jakby dwa poziomy. U góry tego obrazu pojawiają się takie trzy boginie. Pojawia się prawo, lex, pojawia się prawda, veritas i pojawia się sprawiedliwość, justicja. Ale ta idea prawa, która normalnie była przedstawiana w sztuce jako właśnie taki symbol piękna prawa, sprawiedliwości, prawdy, porządku, to gdzieś schodzi na dalszy plan, jest strasznie daleko. Natomiast w centrum tego znajduje się jakaś ludzka postać, opleciona takim stworem morskim, polipem czy jakąś ośmiornicą, a nad tym nieszczęśnikiem unoszą się trzy erynie, boginie zemsty i losu. Jedna śpi, druga patrzy wrogo na tą ofiarę, trzecia jest kompletnie znudzona. I to jest taki poziom realistyczny oglądu prawa, prawda? Takim jak go być może ludzie w takiej codzienności estetycznej postrzegają, no ale to nie zmienia faktu, że gdzieś tam u góry jest ta idea prawa w postaci tych trzech bogin. Ale najciekawsze jest to, i tutaj w tym miejscu, to warto powiedzieć, w Trybunale Konstytucyjnym, gdzieś tam między tymi eryniami a tymi boginiami u góry, tą piękną ideą prawa, pojawiają się jakieś głowy starców, ludzkie głowy. To są sędziowie. To oni mają przenieść tą ideę piękna sprawiedliwości, prawdy na ten realistyczny poziom. Ale u Klimta ten poziom zwyciężył. Ciekawe jest, dlaczego Klimt to tak namalował. Po pierwsze, pod wpływem tej krytyki, ale skąd czerpał inspirację? My już dzisiaj wiemy. Otóż mniej więcej w tym samym czasie ten obraz powstał mniej więcej około 1903 roku. Jakiś rok wcześniej wydaje Freud w Wiedniu tego samego okresu swoją słynną teorię interpretacji snów, która wywarła ogromny wpływ na Klimta i pewnie także te obrazy. Ale wystawiono także w tym czasie takie słynne przedstawienie Orestei Aeschylosa i prawdopodobnie Klimt był pod ogromnym wrażeniem, ale inaczej rozwiązał problem, bo jak pamiętacie Państwo, w Orestei Aeschylosa Atena w końcu zwycięża, przepędza Erynię, nie pozwala skazać Orestesa. Tu jest odwrotnie. Te Erynie u Klimta wychodzą na plan pierwszy. Więc ten poziom oglądu prawa może być oczywiście bardzo różny i ta estetyka prawa, ten obraz pokazuje dwie różne wizje. U Klimta ta wizja opresyjności prawa, jego brzydoty na tym konkretnym, realistycznym poziomie oczywiście przeważa. Natomiast można w bardzo różny sposób interpretować ten obraz. No i teraz gdybyśmy chcieli przejść od razu Klimta, ale przenieść to na grunt takiej współczesności i współczesnej oceny prawa, to najlepiej to widać może nie na poziomie języka prawnego, konkretnych norm prawnych, czy nawet nie na poziomie języka prawniczego, który używają prawnicy w swoich ocenach wobec prawa, tylko najlepiej to widać na podstawie systemu prawa, to znaczy w momencie, kiedy zaczynamy się pytać o wartości estetyczne systemu prawa jako całości, prawda? Czy tej ocenie estetycznej się system prawa poddaje. No, gdyby spojrzeć na współczesnych filozofów prawa, na te podstawowe dyskusje, które się w współczesnej filozofii prawa z tego punktu widzenia dzieją,
to można powiedzieć w ten sposób, że mamy jakby dwa modele takiego graficznego przedstawiania systemu prawa, także z pewnymi walorami o charakterze estetycznym. No najbardziej znanym takim modelem prezentacji systemu prawa jest, jak znany doskonale Państwu, znana Państwu piramida Kelsena. Tak jak sobie wyobrażamy system prawa, to najczęściej sięgamy myślami do Kelsena i do jego tej piramidy. I to jest taki model polegający na tym, że my patrzymy nie na to, co się dzieje na zewnątrz systemu prawa, tylko patrzymy na to, co się dzieje wewnątrz tego systemu prawa, znaczy jak on jest zbudowany. I w sposób ewidentny możemy odczytać u Kelsena, mimo że on sam Kelsen o tym nie pisał, zresztą ta piramida nie jest jego pomysłem, to wymyślił jego uczeń Adolf Merkl, ale my najczęściej przedstawiamy to w ten sposób. Estetyczna prostota tego modelu kelsenowskiego polega na tym, że kompletnie abstruchuje od treści, prawda? Powoduje tylko, że system jest spójny, symetryczny, stabilny wewnętrznie, to dlatego, że jest oparty na koncepcji walidacji. Norma obowiązuje, ponieważ jest norma N1, na podstawie której ta norma została wydana, no i tak dalej. I tak dochodzimy aż do szczytu tej piramidy, którą Kelsen nazwał normą podstawową. I to jest jakby jeden model, ten pierwszy z modeli w wydaniu Kelsena. Trochę inaczej to wyglądało w pozytywizmie anglosaskim, ponieważ jak Państwo pamiętacie początki tego pozytywizmu, to u Austina, u Johna Austina, czyli w połowie XIX wieku, właściwie trudno przypisywać systemowi prawa jakąkolwiek estetykę, bo w ogóle nie ma systemu prawa. Jeśli Austin mówi, że norma to jest po prostu rozkaz suwerena, to możemy przedstawić, ja to tak mi przyszło do głowy, sam to rysowałem, więc taką płaszczyznę, na której jest nieuporządkowany kompletnie zbiór norm. I kiedy w latach 60. Herbert Hart napisał swoją pracę Pojęcie prawa i jakby zmodyfikował ten prymitywny system prawa nieuporządkowanego, takiego nieestetycznego, a właściwie brak systemu prawa po stronie Austina, no to wprowadził przede wszystkim podział na tak zwane reguły pierwszego i drugiego stopnia, prawda? To znaczy, i to można przedstawić jako takie dwie płaszczyzny, które się na siebie nakładają. Reguły drugiego stopnia to są reguły uznania, reguły zmiany i reguły rozstrzygania. I one powodują, że system zaczyna być systemem. To, że mamy normy drugiego stopnia, powoduje, że system zaczyna być uporządkowany. Ale dzięki temu harmonijny, symetryczny, no wszystko to, co... To nie ma nic wspólnego. Oni i Kelsen, i Hart abstrahują od treści norm prawnych. Przynajmniej w tych modelach dotyczących systemu prawa. To ma czyste walory estetyczne. System jest wtedy poprawnym systemem, jeśli jest systemem uporządkowanym. To jest jakby jeden model. Drugi model polega na tym, że nie patrzymy do środka systemu prawa z punktu widzenia tych wartości estetycznych, tylko budujemy takie kontury aksjologiczne systemu. To, co się dzieje w środku, nas specjalnie nie interesuje. Interesuje nas to, co wyznacza pewną aksjologię systemu po konturach. To główny oponent Harta, czyli Fuller, słynny ze swojej wewnętrznej moralności prawa, już nie chcę głęboko, chociażby z uwagi na brak czasu, w to wchodzić, ale ustalił pewne kryteria. I to mnie jakby w sposób decydujący przekonuje, proszę Państwa, do tego, że my czasami mówiąc, dokonując jakichś ocen, na przykład tych, które wyznaczył Fuller, on wyznaczył takich 8 podstawowych kryteriów takiego konturu aksjologicznego prawa: ogólność, promulgacja, prospektywność, jasność, niesprzeczność, realność, stabilność i praworządność, to nie wszystkie z tych wartości mają charakter etyczny. Mimo że przywykliśmy nazywać koncepcję Fullera wewnętrzną moralnością prawa, to z moralnością nie ma kompletnie nic wspólnego z filozoficznego punktu widzenia. Żadna z tych wartości, no może jakieś elementy znajdłyby się w prospektywności, prawda, o której mówiliśmy, czy w praworządności, ale to, że system ma być złożony z norm na przykład jasnych, to jest kategoria par excellence estetyczna. To jest ta prostota, o której mówiły panie z Rządowego Centrum Legislacyjnego. W związku z tym następnym przykładem takiego modelu opartego na budowaniu to jest oczywiście koncepcja Radbrucha, która, jak Państwo doskonale wiecie, znanego z tej swojej słynnej formuły, ale Radbruch już w 1932 roku wyznaczył taki
taki model systemu prawa właśnie w oparciu o kontury aksjologiczne systemu, powiedział, że idea prawa składa się z trzech podstawowych wartości, z bezpieczeństwa, celowości i sprawiedliwości. I system idealny to jest taki, w którym one pozostają, te trzy wartości, w stanie takiej idealnej równowagi. No tylko problem polega na tym, że one wchodzą w antynomię. Gdybyśmy spojrzeli nawet nie z perspektywy Radbrucha w 1946 roku, bo ona jest w gruncie rzeczy banalna w sensie treściowym, ale z tego, co rozwinięto, z punktu widzenia teorii, którą rozwinięto w ogóle jego koncepcji, to jak zaczniemy ten trójkąt, który jest trójkątem równobocznym, zmieniać jego proporcje, to zmienia się nam całkowicie struktura wewnątrz systemu. Jeśli położymy nacisk na bezpieczeństwo, to moim zdaniem zaczynają przeważać reguły nad zasadami w systemie. Jeśli natomiast zrobimy odwrotnie, tak jak w formule Radbrucha, to znaczy wydłużymy ten bok pod tytułem sprawiedliwość, to zasady zaczynają przeważać nad regułami, zaczynają mieć podstawowe znaczenie w tym systemie. I rzeczywiście zaczynamy się bawić w taki graficzny obraz systemu prawa, a jak grafika, to oczywiście i estetyka z tego punktu widzenia. I w literaturze takiej najnowszej te próby takiej wizualizacji systemu prawa właśnie z punktu widzenia estetyki prawa, one zaczynają być coraz bardziej rozbudowane. Mam jako przykład, ona akurat dotyczy tylko jednego problemu. Mianowicie, znacie Państwo taką autorkę z całą pewnością, bo jest od 2011 roku sędzią Bundeserfassungsgericht, Susanne Bär. Ona opublikowała w 2009 roku taki artykuł, w którym wyznaczyła trójkąt praw podstawowych współczesnego konstytucjonalizmu. I w tym tekście pisze w ten sposób, że my najczęściej konfrontujemy równość z wolnością, prawda? Jeśli dochodzi do konfrontacji zasad, co w orzecznictwie Trybunału także wielokrotnie miało miejsce, najczęściej to jest zderzenie równości z wolnością, prawda? I taki podstawowy dylemat, który na tym występuje. No jest jeszcze godność. Jesteśmy skłonni godność wysuwać jakby przed nawias tego sporu. Susanne Bär proponuje coś innego. On mówi, to są trzy wierzchołki trójkąta, tak samo ważne. Bez względu na to, czy położymy akcent na godność, czy na wolność, czy na równość, to jest jakby jeden z przykładów takiej estetycznej wizualizacji. Ona proponuje, żeby ten trójkąt był równoboczny. Żeby wszystkie z tych trzech wartości, to są trzy wierzchołki tego samego trójkąta, twierdzi Susanne Bär. Czy ma rację, czy nie, to jest inny problem. Natomiast jeszcze najbardziej rozbudowaną koncepcją jest taki romanista hiszpański współczesny. Nazywa się Rafael Domingo, pracuje na Uniwersytecie w Nawarze. Jest z wykształcenia romanistą, ale zajmuje się także prawem konstytucyjnym międzynarodowym. On w ogóle zaproponował zupełnie coś innego. Zaproponował, że krytykując tą płaskość piramidy Kelsena, mówi, spróbujmy spojrzeć na system prawa w kategoriach estetycznych z punktu widzenia tak zwanego polihedronu. Ja to trochę źle narysowałem, nie potrafiłem, bo u mnie to wyszedł graniastosób taki regularny, a u niego to jest polihedron. To jest taka figura, która nie jest figurą regularną, ale istota problemu się sprowadza do tego, że Domingo mówi w ten sposób. Jakby podstawą prawa jest ludzkość. Wierzchołkiem tego modelu jest według niego osoba ludzka. Natomiast to, co łączy tą osobę ludzką z tą podstawą, czyli ludzkością w tym modelu, to są płaszczyzny, które są wyznaczone bardzo różnymi zasadami. Nie tylko, jak chciał Radbruch, celowością, sprawiedliwością czy bezpieczeństwem, ale on to, Rafael Domingo to nazywa sprawiedliwością, racjonalnością, przymusem, uniwersalnością, solidarnością, subsydiarnością, horyzontalnością. I mówi, ten model nie jest zamknięty, stąd ja dorysowałem to jeszcze jedną płaszczyznę, postawiłem tam znaki zapytania, ale możemy jakby dodawać kolejne zasady do tego modelu. No i optymalnym w układzie, pisze Domingo, byłoby tak, gdybyśmy jeszcze dodali do tego einsteinowski wymiar czasu, prawda? To znaczy, bo przecież prawo jest zmienne, cuius tempora, aius ius, czyje czasy tego prawo. W związku z tym trudno tam to zwizualizować, ale wyobraźcie Państwo, że ta figura się rusza, że ten polihedron zaczyna wirować, prawda? Zaczyna ruszać się różne zasady. I to wszystko są kategorie, moim zdaniem, par excellence estetyczne, znaczy z punktu widzenia nie tylko efektywności systemu prawa,
ale także jego piękna. My w ogóle się, proszę Państwa, poruszamy, prawnicy, po takiej skali, która jest wyznaczona, i to widać, było, to widać także w tym sporze o Trybunał Konstytucyjny, w takiej skali, które są wyznaczone bardzo pięknie dwoma, bardzo pięknie brzmiącymi dwoma łacińskimi sentencjami, które w gruncie rzeczy są banalnymi sloganami, pustymi. No, na jednej biegunie tej skali znajduje się formuła wielokrotnie, która padała w tej dyskusji, także o Trybunale Konstytucyjnym, dura lex sed lex. Ja chcę powiedzieć tak, że taka formuła nigdy nie została sformułowana przez Rzymian. Ona pierwotnie brzmiała zupełnie inaczej. Rzeczywiście używa takiej formuły, im to myśmy ją spłycili do takiego prymitywnego pozytywizmu. Tak naprawdę to Ulpian pisze w pewnym momencie w Digestach coś takiego, znaczy krytykując bardzo konkretną ustawę. Nie mówi o prawie w ogóle, tylko mówi o bardzo konkretnej regulacji prawnej. To była taka regulacja, już nie chcę wchodzić w szczegóły tej regulacji, ale chodziło o to, że kobieta, która była podejrzana o adulterium, czyli cudzołóstwo, nie mogła wyzwalać od tego momentu swoich niewolników. No bo niewolników wolno było torturować, a wyzwoleńców nie. No i dlatego, nie chcąc się pozbawiać tego cennego źródła dowodowego, jakim był niewolnik i możliwość jego torturowania, to użył takiego sformułowania durum sed ita lex scripta est. To jest zupełnie co innego niż dura lex sed lex. To nie jest kategorycznie sformułowane. Na drugim biegunie tej skali znajduje się taka sentencja, która jest równie wyświechtanym sloganem, też chętnie powtarzanym w sporze o Trybunale Konstytucyjnym, lex injusta non est lex, czy tam lex injustissima non est lex. Nas ciągnie prawników w tym kierunku, tylko my nie wiemy, co mamy zrobić z tą sentencją, szczerze mówiąc. Ale powiem Państwu, że ona pierwotnie też inaczej brzmiała. Nikt tak nigdy nie powiedział. Ja przypisuję się tą sentencję świętemu Augustynowi, ale święty Augustyn w takim dialogu de liber arbitrio, w swoje własne słowa, bo on jest uczestnikiem tego dialogu, wkłada zupełnie inne zdanie. On pisze coś takiego. Nam michi lex esse non videtur, quae justa non fuerit. Nie wydaje mi się, żeby prawem było coś, co nie służy sprawiedliwości. To nie jest kategoryczny lex injusta non est lex, tylko to jest opinia jego z punktu widzenia pewnej moralnej wrażliwości na problem sprawiedliwości. No i funkcjonujemy z tymi sloganami, więc żeby to jakoś efektownie podsumować, to powiem tak. Może odrzućmy dura lex sed lex, może odrzućmy lex injusta non est lex, i na potrzeby tego wykładu ułożyłem taką sentencję quam fam lex sed pulchra. Wprawdzie prawo, ale jakie piękne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie za długo. Bardzo proszę pytania, wypowiedzi. Profesor Wróbel, tak? Serdecznie dziękuję za wspaniały wykład. W trakcie słuchania tego wykładu nasuwała mi się taka myśl, a mianowicie jakie znaczenie dla tej wewnętrznej estetyki prawa, jeśli można to nazwać za Fullerem, ma metafora. Otóż my sobie tego nie uświadamiamy, ale zarówno w języku prawnym, jak i prawniczym to masywnie posługujemy się metaforą. Na przykład konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. No najwyższa to jest typowa metafora, bo to nie oznacza, że prawo jest wysokie lub niskie. Ale my to spłycamy przy interpretacji tego sformułowania no właśnie do tej formuły Merkla, to znaczy, że jest wyższa w hierarchii w stosunku do innych aktów normatywnych. Tymczasem jako metafora no ona ma wymiar przede wszystkim estetyczny, to znaczy, że konstytucja jest najwyższa w tym znaczeniu, że jest piękna, to jest najwyższe piękno. Najwyższa, czyli najwyższe dobro w sensie moralnym. W języku prawniczym posługujemy się tą metaforą wojenną, gdy idzie o proces. Jest przeciwnik procesowy, jest wygrany i przegrany, jest równość broni. Czyli w moim przekonaniu no uświadomienie sobie roli, jaką odgrywa metafora w naszym życiu prawnym, no też w pewnym sensie wpływa na naszą ocenę tej estetyki prawa. Czyli no, czy ta metafora, to już taka moim zdaniem najpiękniejsza, źródło prawa. Czyli my to też spłycamy, tę metaforę, do tego, że to chodzi o akty normatywne. Tymczasem źródło jako metafora, źródło prawa może mieć daleko idące znaczenie dla procesu interpretacji prawa.
Także chciałem zapytać o zdanie pana profesora, czy fakt, że się posługujemy metaforą, my sobie tego nie uświadamiamy, czy wpływa w jakiś sposób na nasze oceny dotyczące estetyki prawa? Dziękuję bardzo. Myślę, że tak, ja z całą pewnością, może posłużę się jeszcze innym przykładem. Niezależnie od tego, my uwielbiamy obok takich metafor okołoprawnych, typu na przykład źródło prawa, prawda, czy tam najwyższe prawo, prawnicy uwielbiamy także fikcje prawne, które też mają pewien walor estetyczny, zwłaszcza, że przecinają pewne spory, które mają charakter sporów toczonych w nieskończoność. Pani profesor Lubentowska już to kiedyś słyszała, ja kiedyś opowiadałem na posiedzeniu nauk prawnych panu, a to też pochodzi ze studiów filozoficznych. Jedną z takich zagadek, które się filozofowie uwielbiają bawić, jest tak zwana zagadka statku Tezeusza. Tezeusz to był taki znany państwo z mitologii greckiej, który głównie się zajmował, znaczy znany głównie jako ten zwycięzca Minotaura, ten, który pokonał tajemnicę labiryntu dzięki nici Ariadny, no wszystko znamy, ale nie wiemy, że niewiele osób wie, że Tezeusz był także wojownikiem i to takim morskim wojownikiem, pływał na statku. No i toczył te różne wojny, za każdym razem przy tych potyczkach trafił jakąś, coś tam się stało z tym statkiem, więc zawijał do portu, naprawiali mu ten statek. No i tak długo naprawiali, aż w końcu wymienili wszystko. To znaczy co do jednego gwoździa, deski, nagle powstał statek. Tak? No i teraz z ontologicznego punktu widzenia, to filozofowie się bawią w takie zagadki, to jest takie pytanie, które i Roman Ingarden stawiał także przed laty w swoich dziełach, czy byt w punkcie czasowym X jest tym samym bytem, co w punkcie czasowym X1, prawda? No i teraz powstaje pytanie, który statek jest prawdziwy, to znaczy ten, którego już nie ma, no bo wszystkie części wymieniono, czy ten, który jest zbudowany wokół starej formy z tej nowej materii, prawda? Który jest prawdziwy? No i oni się tam głowią nad tym filozofowie, wymyślają różne teorie pendurantyzmu, już nie chcę państwa zanudzać. W XVII wieku Hobbes jeszcze bardziej skomplikował tą zagadkę, bo dopisał pewien scenariusz. Mówi, no dobra, ale te stare części odkładali na boczek tam w tym porcie i z tych starych części złożyli trzeci statek, tak? Z tych starych części wokół jakby nowej wyimaginowanej formie nagle powstał trzeci statek. No i mój pan z ontologii, który opowiadał to na wykładzie, zadał nam to pytanie, tak w przestrzeń rzucę, jak to filozof, to pytanie. No i co teraz państwo powiecie? Który statek jest prawdziwy z ontologicznego punktu widzenia? Ten, którego już nie ma, ten nowy, czy ten złożony ze starych części? Ja podniosłem rękę i mówię, panie doktorze, myśmy tą zagadkę prawnicy dawno rozwiązali. A w jaki sposób, się pyta pan doktor, taki zdziwiony, jak myście rozwiązali zagadkę? My się, filozofowie się głowią nad tym od ponad 2000 lat, a pan mi tu mówi, że rozwiązaliście zagadkę. Ja mówię, oczywiście, dla nas prawdziwy jest ten, który jest wpisany do rejestru. To jest dla nas prawdziwy statek. Więc paradoksalnie ten, którego już nie ma. No i on się tak zastępił, chodził przez 10 minut po sali i w końcu mówi, no dobrze, ale pańskie rozumowanie nie jest zakorzenione w bycie, fundamentum in re, tylko jest zakorzenione w fikcji, fundamentum in fictio. A ja na to mówię, no właśnie na tym polega między nami różnica w tej ocenie, że my po prostu prawnicy musimy, żeby rozwiązać problem, znaleźć sobie jakąś fikcję. Na tym polega być może metaforyczne piękno, o którym przed chwilą pan profesor Wróbel powiedział. Proszę bardzo. Profesor Lasocik, proszę. Bardzo dziękuję panie profesorze za ten wykład i za te refleksje i one są niezwykle zapładniające i tak słuchając pana profesora doszedłem do takiej, zadałem sobie takie oto pytanie. Na pewno te kategorie, pan profesor o tym mówił, estetyki i prawa nie dają się jakoś, w części dają się stosować wprost i wiązać, ale nie do końca. No, można uznać, że kodeks Napoleona jest dziełem sztuki, można uznać, że prawo jest odwzorowywane w sztuce, czy jurysprudencja. Ale powiedział pan profesor ciekawą rzecz o tych trzech obszarach, gdzie styka się prawo z estetyką. I ja tak sobie głośno zadaję pytanie, a właściwie też bardzo rad bym poznać opinię pana profesora,
czy tu nie ma miejsca na czwarty wymiar? Mianowicie, jeżeli uznamy, że estetyka jest taką ogólną refleksją o pięknie, nauką o pięknie, to pewnie oceniamy produkt ludzkiego działania. W kategoriach estetycznych oceniamy dzieło, obraz, sztukę, co by to nie było. Czy z prawem, ponieważ tu z prawem i z estetyką trochę to może być jakoś inaczej, zastanawiam się, czy czasami w przypadku... I oceniając w kategoriach estetycznych dzieło, nie oceniamy procesu tworzenia. Oczywiście możemy powiedzieć, że malarz taki, śmaki, owaki, brudny, czysty, ale to w gruncie rzeczy jest bez większego historycznego znaczenia. Natomiast czy w przypadku prawa nie jest tak, że tu już pojawia się miejsce na czwarty obszar, czyli ta estetyka w gruncie rzeczy tworzenia prawa. Proszę? Podpowiada mi pani profesor, w nocy. Słusznie. Bardzo dziękuję. Znaczy, myślę, że pan profesor ma absolutnie rację, chociaż być może zmieściłoby się to także w którymś z tych trzech obszarów, ale można być może wyodrębnić czwarty. Ale jeśli państwo pamiętacie takie dzieło Władysława Tatarkiewicza o estetyce, o dzieje sześciu pojęć, prawda? To on tam wyróżnia taki sześć podstawowych kategorii estetycznych. To, o czym pan profesor przed chwilą powiedział. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, wrażenie estetyczne. No, gdybyśmy chcieli przyłożyć, gdybyśmy trochę popuścili wodze fantazji, prawda? I chcieli przyłożyć te sześć kategorii Tatarkiewicza do takiego fenomenu, jaki jest prawem, to mi się to idealnie zgadza. No bo tak, możemy sobie wyobrazić, że ten ustawodawca jest jakimś zbiorowym twórcą. I to jego dzieło jest jakimś dziełem, jest artefaktem, tak? Jest artefaktem, no w tym znaczeniu jest dziełem człowieka. To, jaką my wagę przywiązujemy do formy, to już nie wspomnę prawnicy, bo to w ogóle jądro naszej pracy, naszej refleksji nad prawem. Piękno, no zostawmy to może na boku. Ale ta twórczość i odtwórczość, to ona się w gruncie rzeczy pojawia, no bo jak fragment tego tekstu powstał, to ja posłałem go pani profesor Łętowskiej, ponieważ pojawiło się u mnie takie skojarzenie muzyczne w związku z tą estetyką prawa, że właściwie jakby porównać prawo do różnych dzieł sztuki, prawda, szeroko pojętej sztuki, to jest najbliższe muzyce. No bo to prawo jest tak naprawdę, ten tekst prawny to jest wirtualna rzeczywistość. I pani profesor odpisała mi, ja w tym tekście już przywołuję to, że doszliśmy do tych samych wniosków. Napisała mi, że miała kiedyś wykład inauguracyjny na Akademii Muzycznej w imieniu Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie dokładnie taką samą tezę postawiła. Doszliśmy do tego wniosku, ja nie w takim stopniu jak pani profesor, bo na muzyce się ta tyle nie znam, ale w gruncie rzeczy, jeśli prawo jest jak partytura w gruncie rzeczy. To jest tylko zapisane, pani profesor... Dobrze. W związku z tym, tak naprawdę, dopóki ten, no mówię sędzia, nie zacznie na tym grać, to tego nie ma. To tego nie ma. W związku z tym prawo pod tym względem przypomina, i teraz co może zrobić w tym procesie odtwarzania, o którym pan profesor wspomniał? No, może przyznać różne role. Może być wiernym kopistą, który po prostu odklepuje tą partyturę. Może być fałszerzem. Może ją po prostu psuć, może psuć ten oryginał. Ale może też, i to jest model pożądany, może nadbudować nad tym swoje własne dzieło. Kiedy ten wyrok sądowy, uzasadnienie wyroku sądowego, zaczyna w kategoriach dzieła żyć jakby ponad czy obok tego dzieła ustawodawcy. Więc da się tego typu analogię snuć i tutaj te kategorie piękna, jak powiedziałem, to te płaszczyzny mogą być różne. Możemy oceniać system prawa w kategoriach estetycznych, bądź nie. Ja się skupiłem głównie na tym. Możemy oceniać język, którego używają prawnicy. Na ten temat jest akurat najwięcej prac, bo jest cała wymowa prawnicza, retoryka prawnicza. No my tam przywiązujemy do tego wagę. W małym stopniu poświęcaliśmy tych kategorii estetycznych języka prawnego, chociaż tu panie z RCL-u mnie przekonały, że nad tym pracują dosyć mocno, nad prostotą języka prawniczego. Więc ta twórczość od twórczości się tam w tej estetyce może pojawić.
Ja bym chciała do tego coś dorzucić, ale do tej właśnie kwestii twórczości o twórczości, ale trochę z innych pozycji, dlatego że pan profesor założył od razu na początku, mówiąc o prawie, że pan mówi o prawie pisanym. Jeżeli mowa o prawie pisanym, czyli o tekście, to dla mnie jest oczywiste, że to jest tak jak tekst sztuki do zagrania, tak jak nuty, partytura. Ja zresztą używałam wielokrotnie przy różnych okazjach tego rodzaju właśnie metafory i nawet pozwoliłam sobie to jakoś opracować, bo czego tam nie ma? Będziemy mieli wariacje, będziemy mieli i najrozmaitsze formy, analogie do form muzycznych. Odsyłam Państwa zresztą do tego, bo to było w monitorze prawniczym, było kiedyś publikowany ten właśnie tekst, ale... Chcę powiedzieć, że i my musimy, jeżeli chcemy odnieść się do problemów estetycznych od twórczości i twórczości prawnej, to musimy trochę inaczej spojrzeć na to, co jest przedmiotem naszych badań. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na sam tekst, no to ja się zgadzam z panią profesor Kruk-Jarosz, kiedy ona mówi, że zastanawianie się nad estetyką pracy czy procesu twórczego w parlamencie, no to ja bym też była raczej zdania, że jestem od tego z daleka. Ale już... Co może zrobić zdolny interpretator przy pomocy dobrego instrumentarium? Ma dobry instrument i ma dobry zbiór narzędzi interpretacyjnych w postaci własnej wiedzy o wykładni, to ja przepraszam bardzo, to może zrobić piękne rzeczy, bo może uzdrowić marny tekst i może nadbudować coś albo wydobyć Rechtsfindung całe. No przecież co to jest Rechtsfindung? Rechtsfindung to jest wyciąganie znaczenia z tekstu, który, o którym być może jego autor nie miał pojęcia, że on się tam znajduje, ale jest zdolny interpretator. To jest, przepraszam bardzo, proszę Państwa, tak jak w muzyce. Znajdzie się artystę, no to on zagra, wydobędzie, będzie głębia, będzie nie tylko sens w tej muzyce, ale będą różne rzeczy. Poza tym wykonania się między sobą różnią. To jest między innymi też przyczynek do tego, kiedy my zaczynamy mówić o tym, które z uzyskanych znaczeń jest jedno. Ja widzę bardzo, dla mnie jest bardzo płodna ta metafora odnosząca się do partytury, do tekstu prawniczego jako partytury czy nut i później ich odtwarzania. Tyle tylko, że estetyka tego całego procesu, ona dotyczy nie tylko samego procesu, czy to jest ładnie wykonane, czysto napisane, a pisanie uzasadnienia, przepraszam bardzo. A co to jest? Może być albo ładnie napisane, albo brzydko. Ja nie mówię, że udatnie. W związku z tym my tu wchodzimy na trochę inny poziom rozmawiania o prawie, ponieważ my w gruncie rzeczy wtedy nie mówimy tylko o tym, o samym estetyce dotyczącej prawa jako tekstu, ale tego, co z tym tekstem można zrobić. I tutaj też jest wymiar estetyczny. I mi się wydaje, że o to tak najbardziej chodziło w tej kwestii, o której mówił pan Lasocik. I mnie w gruncie rzeczy też chodzi o to, kiedy ja używam bardzo chętnie tego porównania do prawa. Ja zresztą mam jeszcze jeden pogląd na temat systemu prawa, ale to już nie będę sobie samej wiatru żagli wywiewała, bo będę teraz niedługo tego potrzebowała, to ja wtedy zademonstruję. Dziękuję. Znaczy, jeśli można się odpowiedzieć, panie profesor, te wszystkie myśli, które chciałem Państwu przedstawić tutaj, są, jak uleca, strasznie nieuczesane. Ja jestem magistrem filozofii dopiero od roku. Ja myślę, że samotworzenie prawa, czy też czasami antyprawa, jest tragizm, jaki się wtedy może pojawić, ale wiele humoru mają olbrzymi walor estetyczny. Sala plenarna parlamentu to jest teatr, raz jak ona jest urządzona. Oddaje często no nie tylko stan ducha, poczucie piękna artysty, inwestora, ale coś więcej jeszcze, co się za tym kryje. I to, co się potem, zazwyczaj to są nudne obrady i
ciekawego tam się nie dzieje, wszyscy przysypiają, budzą się, kiedy trzeba nacisnąć właściwy guzik i potem znowu zasypiają. Ale każdy z nas pamięta piękną scenę z sali posiedzeń plenarnych Kongresu Stanów Zjednoczonych, kiedy pewien nasz rodak zaczął: my naród. I potem usłyszeliśmy o wiele bardziej dojmująco, to też jest kwestia tego, jak co brzmi, w jakim języku, który przez to jest piękniejszy, melodyjny. We the people. To brzmi, to brzmiało w nas też, dodatkowo, nie wiem jak to Amerykanie odbierali, jeżeli oglądali to na żywo, czy potem w telewizjach informacyjnych, ale myślę, że tak, że czuli to, nie tylko Amerykanie polskiego pochodzenia. Czy piękna scena z przyjęcia nocą 22 grudnia drugiej ustawy kastrującej, kiedy pewien poseł, który nie był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pierwszy wszedł na mównicę i jest bardzo dobrym oratorem. I naprawdę niosła go jego poczucie, jego siły oratorskiej. On mówi bardzo składnie i był w świetnej formie też, co ma znaczenie. I ten wieczór, i zmęczenie jednych, i przerażenie innych, i zniesmaczenie większości być może. Już nie pamiętam, czy byłem wtedy na sali, chciałem powiedzieć rozpraw, przepraszam, sali posiedzeń plenarnych Sejmu, czy też widziałem to w telewizorze. Podbiegł do niego jeden z głównych posłów opozycyjnych i krzyknął do niego: co ty robisz? O czym ty mówisz? A on krzyczał właśnie: praw człowieka się wam zachciało. To było też piękne, naprawdę, w ustawie kastrującej Trybunał Konstytucyjny. Ta scena, myślę, że powinna być uczona na wykładach uniwersyteckich, na politologii, także na prawie, bo ona strasznie dużo mówi o tym, czym jest tworzenie prawa i czym jest tworzenie prawa w Polsce. Czy taka scena uchwalenia tak zwanej małej ustawy medialnej, kiedy posłowie uchwalili tę ustawę, wszyscy wstali naturalnie, bili brawo, niektórzy podskakiwali wręcz z radości. I akurat odczuwałem to bardzo, bardzo negatywnie, także od takiej strony estetycznej, bo jedna z moich uczennic, poseł, też stała, też biła brawo i też bardzo głośno krzyczała: wolne media. Po uchwaleniu takiej ustawy rozumiem, że naturalnie posłowie mają prawo tak się zachowywać, ale że to akurat moja uczennica nie miała tyle siły, no nie wiadomo, jakbyśmy się zachowali sami, to zawsze trudno to oceniać. Ja na nią patrzyłem z olbrzymim smutkiem, że ona, mądry prawnik, wykształcony, z niejednego pieca jadła chleb i nie starczyło jej siły, nie mówię, że rozumu, ale siły, a pokazanie siły w takim momencie może być bardzo piękne. I wreszcie chciałem wspomnieć o salach rozpraw sądów konstytucyjnych. One też bardzo dużo mówią o tym, jak nie tylko artysta, ale ci, którzy mają jakieś słowo stanowiące, co oni sobie wyobrażają o tym, czym jest sąd konstytucyjny, po co on jest i jakie teatrum tam się będzie rozgrywało, bo każda rozprawa to jest teatr. Rzadko piękny, w sensie, nie mówię, że brzydki poza tym, ale może on być albo jakiś tam, albo piękny, dramatyczny. Także wtedy, kiedy decydują się losy milionów ludzi w takiej sali. W Ankarze, w budynku trzecim w historii sądu tureckiego, zbudowanym w gmachu sądu konstytucyjnego, to jest budowla
bodajże z 2007 roku, pokazująca potęgę państwa tureckiego, wtedy bardzo wyraźnie rosnącego, gmach zbudowany na wysokim wzgórzu, dominujący nad całą tą okolicą, dość daleko od centrum, a stół sędziowski umieszczony na wysokości 10 metrów nad pierwszym prawnikiem, który staje przed sądem konstytucyjnym. Się zastanawiałem, jak oni ze sobą rozmawiają i po co w ogóle to jest tak zrobione. Być może chodziło o pokazanie, że są tylko jakimś kwiatkiem do kożucha w tym teatrum sądowym. I wreszcie autentyczna sala do przedstawień teatralnych czy do koncertów na mniej więcej 1000 osób. Tam bardzo wielu tych uczestników tego spotkania, które organizował Sąd Konstytucyjny Turcji, było. I to był ten okres jeszcze silnego poczucia także w Europie, że Turcja staje się silnym państwem demokratycznym, rządzonym przez prawo. Sąd Konstytucyjny istotnie przyczyniał się do tego, że wojskowe sądy traciły sporą część swojej władzy. Były respektowane wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I ta fala, jak wiemy, zupełnie opadła, a teraz Turcja jest już silnie innym, można powiedzieć, człowiekiem. A nawet ta sala, kiedyśmy ją 2 lata temu robiliśmy tak zwany rebrand tej sali, po chyba 15 latach od jej oddania do użytku, to udało nam się, jak myślę, mnie najmniej chyba, znaczy najmniejszy mój był wkład do tego, że różne, można powiedzieć, smaki czy soki tutaj się udało wydobyć i początkowa reakcja sędziów, jak zaczęliśmy tu pracować po tym kapitalnym remoncie, niektórym sędziom to się nie bardzo podobało, że jest za dużo światła, innym oczywiście było za mało światła, co potem się przekłada też na to, jak sędziowie reagują. I myślę, że coś jest w tym sposobie, w jaki udało nam się wydobyć z tego oświetlenia, biorąc pod uwagę, byliśmy świadomi tego, że w ostatnich latach po tych zmianach, które tutaj zaszły, nie ma już dziennikarzy w czasie rozprawy, że sporo ludzi ogląda nas, rekord to 94 tysiące naszych obywateli oglądających rozprawę na monitorach telewizorów. Także zawsze nas cieszą takie rozprawy, znaczy, że one są tak kapitalnie ważne dla ludzi. Tam mniej więcej w tym rzędzie, w którym siedzi pan marszałek Borusewicz, na jednej z rozpraw siedziało chyba 6 dżentelmenów w pozach bardzo swobodnych i pokazywało sądowi konstytucyjnemu swój stosunek do sądu i w oczekiwaniu na wyrok. Byli potem bardzo niezadowoleni, jak mi potem mówili koledzy z Trybunału, którzy gdzieś tam za nimi siedzieli. Po wyroku padały bardzo mocne słowa o Trybunale Konstytucyjnym. Myśmy oczywiście to wszystko widzieli. Można bardzo dużo, umiejąc czytać i mowę ciała i szereg różnych elementów, jaka jest kultura prawna danego społeczeństwa, a kultura to przecież także część estetyki. Nie wiem, czy zgodzi się ze mną pan profesor. Tak, oczywiście. Mogę dać? Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo inspirujące były te uwagi, którymi pan się z nami podzielił. I w odpowiedzi, jak gdyby na to, też chciałabym kilkoma uwagami się podzielić. Otóż po pierwsze, mówił pan cały czas o jednej estetyce. Tak sobie tak to odebrałam. Mianowicie, teraz moda jest na postmodernizm, a pan cały czas był w estetyce uładzonego,
porządku świata, w którym da się wszystko jakoś tam poukładać. Jakby to było z estetyką prawa widzianą przez postmodernistów. No nie jest to moja estetyka, ale to ciekawe, dlaczego pan profesor właśnie w ogóle w tamten obszar się nie udał. Może dlatego, że trudno tam szukać tego, co byśmy nazwali estetyką prawa. To pierwsza uwaga. Druga taka, że wydaje się, że można mówić o wielu elementach estetycznych w prawie. Kiedy pan mówił o języku, no to można mówić, że język jest prosty, język jest piękny. Ja się bardzo cieszę z tych uwag pań z RCL-u, bo dobrze są podchowane na moim trójkącie, na którym jest adekwatność, zwięzłość i komunikatywność, tak? I to mają być trzy wyznaczniki porządnego tekstu prawnego. O urodzie języka tam nie ma mowy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo piękne, gdyby tekst prawny czytało się pięknie jako literaturę. No ale z tych trzech cech, wydaje mi się, o których mówiłam, zrezygnować nie sposób. I kiedy pan profesor... i przy okazji tej urody języka, to powiem jeszcze, że może panu się przyda taki obraz Paula Klee, który jest w monachijskiej pinakotece. Tam są same jakieś robaczki, znaczki nie do odczytania i nazywa się to Gesetz. Ja się to trzymam w bibliotece za karę. Jak się ktoś zajmuje legislacją, to powinien wiedzieć, że takich tekstów, gdzie nie można pojąć, co tam jest, w ogóle pisać nie wolno, więc mam to w domu ku przestrodze. Nie wiem, czy dobrze to interpretuję skądinąd, ale to jest właśnie coś takiego, czego odczytać nie można, a obraz w sensie farb, tak, kompozycji jest bardzo, bardzo piękny, tylko do niczego jak gdyby nie służy, bo go odczytać nie można. Kiedy pan robił te wszystkie wykresy, panie profesorze, dotyczące systemu prawnego, tak mi się wydawało, że piękno w tym przypadku polega na tym, że są tam elementy porządkujące. U Kelsena, piramida, u Harta coś innego. W każdym razie jest coś takiego, co spaja ten system. I chciałam na końcu zadać panu pytanie, czy panu się nie wydaje, że jak się mówi o tym, że prawo jest piękne albo nie, że kodeks Napoleona jest piękny albo nie, to tutaj chodzi o to, że ono musi mieć ileś cech naraz, ale przede wszystkim, że to musi jakoś działać. Ja nie powiem, że ustawa jest piękna, tylko nie działa. Tak? Mamy najlepszą ustawę o walce z alkoholizmem w PRL-u, tylko że to nic nie dawało. W związku z czym, czy to piękno prawa mimo wszystko nie sprowadza się do, przepraszam, funkcjonalności tego prawa, a w każdym razie, że bez funkcjonalności, tak, o prawie mówić, o pięknym prawie mówić w ogóle nie można. Nie, co do postmodernizmu, to oczywiście on jest antyestetyczny. Tak? On doprowadza do tej dekonstrukcji. Gdybyśmy się odwali do tego obrazu Klimta, no to ten poziom realistyczny to jest właściwie czysta dekonstrukcja. Jak się czyta, nie wiem, powiedzmy Nadzorować i karać Foucault, no to jest właśnie dokładnie ten obraz, którego taki opresyjnego prawa, który Klimt nakreślił, już nie chcę wchodzić w innych filozofów postmodernistycznych, bo szczerze mówiąc, podobnie jak u pani profesor, to nie moja bajka. No ale na przykład Derrida, który jakby dokonuje odwrotnej czynności w stosunku do języka, prawda? Rozbiera ten język w drugą stronę. My go próbujemy uspójnić, a on go odspójnia, że się tak wyrażę. Ten obraz, o którym pani profesor, ja go też widziałem, rzeczywiście na mnie też wstrząsające wrażenie zrobił z tą Gesetz, bo to jako obraz jest absolutnie piękny. Natomiast jak przyłożymy to do idei ustawy, która ma być napisana, uporządkowana, znaczy, pewnie pani profesor ma rację, to znaczy, ale to jest dokładnie to, o czym piszą ci współcześni teoretycy estety, tak jak Welsch czy Schusterman, że zmieniła nam się definicja w ogóle piękna, prawda? To znaczy ocenianie pewnych zjawisk życia codziennego w ramach estetyki, estetyzacji życia codziennego, oni to tak nazywają, jakby powoduje, że to już nie jest tylko piękno wysokiej sztuki, bo my słysząc słowo piękno najczęściej kojarzymy to jakąś wysoką sztuką. A to jest bardziej powszednie. Być może ta efektywność prawa jest po prostu piękna, o której mówimy. Więc to się nie da przełożyć na kategorię takiej tradycyjnej estetyki, chociaż nie musi to być estetyka dekonstrukcjonistyczna, postmodernistyczna. Czy mogę jeszcze powiedzieć też coś? Mnie jako cywiliście ten problem estetyki prawa wiąże się bardzo i taki jest
widoczny na tle prac nad nowym kodeksem cywilnym, które trwają już ładnych kilkanaście lat. Nasz kodeks cywilny z 1964 roku niewątpliwie stylem przypomina właśnie kodeks Napoleona. Jeśli kodeks Napoleona jest piękny, co Francuzi dzisiaj by tego, znaczy mogą traktować kodeks jako dzieło sztuki, natomiast już go dzisiaj nie rozumieją. Natomiast wtedy, kiedy on był pisany językiem potocznym i miał pewien styl. I nasz kodeks cywilny 1964 roku rzeczywiście powtarza, ten, przynajmniej usiłuje powtórzyć ten styl i to się przejawia między innymi w takich ogólnych sformułowaniach, mówimy w takich klauzulach generalnych, jak na przykład, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia, prawda? Albo że jeżeli dłużnik wykonał zobowiązanie nienależycie albo go nie wykonał, to odpowiada za szkodę, którą z tym spowodował. Tymczasem to, co zarzucamy my, Łódzka Konserwa, temu projektowi nowego kodeksu cywilnego, to jest to, że usiłuje się ująć ten kodeks po niemiecku. To znaczy przez wyliczenia, ciągłe definicje, próbę takiej technicyzacji, bym powiedziała, tego, co było no, jakimś tam dziełem takim właśnie, no, może nie sztuki, ale charakteryzującym się pewną lekkością twórcy, tak bym to ujęła. Tymczasem no właśnie w nowym kodeksie artykuł pierwszy wyliczał tam kilkanaście możliwych przedmiotów stosunków cywilnoprawnych i pamiętam, że jak przywiozłam to Petrykowskiej z pierwszego posiedzenia komisji kodyfikacyjnej, w którym uczestniczyłam, to ona przeczytała i mówi: a ryby? Bo nie znalazła tam wśród tych możliwych potencjalnych przedmiotów ryb. Więc to ją ubawiło i nie mówi się już, że nienależyte wykonanie zobowiązania, tylko że naruszenie zobowiązania może polegać w szczególności na. Jest tam 10 tych przykładów. I nie wiem, czy 10, ale no, jakaś tam liczba. Czy nie sądzi pan profesor, że współcześnie jesteśmy świadkami i właśnie ta próba tworzenia nowego kodeksu cywilnego to jest dowód na to, takiej no właśnie technicyzacji, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale że odchodzimy od stylu twórcy prawa i usiłujemy to wtłoczyć w takie, no właśnie taki sztywny gorset tej, przepraszam, techniki legislacyjnej. No pewnie to jest konieczne, to jest jakiś no właśnie znak czasu teraz, że wszystko ma być takie zestandaryzowane, ale że przez to gubimy jakąś urodę tekstu prawnego. No dzisiaj czytałam ustawę o nie o prawie zabudowy, o wspieraniu budownictwa, chyba tak, z 1947 roku. I taki przepis, który zresztą przytoczyłam koleżeństwu na jutrzejszą naradę, no jest tak napisany, że dzisiaj no to żaden legislator by tego nie przepuścił. Ale ile jest w tym, no może poezji to za dużo, ale takiego charakteru właśnie szczególnego. No, jak bardzo jest to no, takie indywidualne. Wszyscy rozumieją ostatecznie, o co w tym przepisie chodzi, mam nadzieję. Ale nie ma tego czegoś. Ale jest to właśnie takie, no wyraża jakąś indywidualną myśl. Nie jest właśnie zestandaryzowane, nie jest napisane w takim porządku. I mnie to trochę żal, że właśnie w każdym teraz przepisie jest napisane, prawda, zgodnie czy odpowiednio do artykułu, czy to i to w myśl tego i tego przepisu, a to i to w myśl tego przepisu i mamy takie piąte odesłanie, podczas kiedy no, to jest takie strasznie ciężkie i właśnie, no, proszę. Więc coraz to jest trudniejsze i ten słowniczek, który ma 50 wyjaśnień i to wszystko jest
no nie jestem jeszcze może aż tak dramatycznie stara, ale zaczyna mnie męczyć to właśnie, że nie ma już, powiedziałabym, ducha ustawy, jakiegoś no, stylu właśnie, tylko jest jedno do drugiego podobne w tej formule i o którym mowa, no, w rozumieniu i tak dalej. Mnie to męczy. Mam wrażenie, że tracimy no właśnie styl. Znaczy myślę, że pani profesor ma absolutnie rację. Mnie jest ciężko zidentyfikować to zjawisko, ale jak się zająłem tymi badaniami, to powiedziałem państwu, że zajmowanie się estetyką prawa jest taką dziedziną stosunkowo młodą, ale natknąłem się na taką książkę z 1947 roku, autora, który ma akurat dla Trybunału Konstytucyjnego powinien mieć duże znaczenie, Heinricha Tripla. On napisał w 1947 roku taką niewielką książeczkę Vom Stil des Rechts, o stylu prawa. Więc dla niego kategorią podstawową, mimo że był Niemcem, to jednak więcej wykazywał takiego polotu francuskiego w pisaniu o tym stylu. To jest bardzo ciekawa książka. Nie pada tam słowo estetyka, ale pada właśnie słowo styl, które jest synonimem estetyki. A dlaczego jest taki ciekawy dla Trybunału Konstytucyjnego? Dlatego, że no, tu Trybunał, dzięki staraniom pani profesor Wronkowskiej, kiedyś przetłumaczono taki podstawowy tekst o negatywnym ustawodawcy Kelsena, to muszę przypomnieć pewną historię. Otóż ten tekst Kelsena był takim referatem, właściwie koreferatem, wygłoszonym w 1929 roku na zjeździe niemieckich prawników prawa państwowego w Wiedniu, gdzie on sformułował tą swoją koncepcję negatywnego ustawodawcy. Bo na tych zjazdach niemieckich prawników prawa państwowego jest tak, że zawsze jest referat i koreferat, zawsze są dwa teksty. I przetrwał ten, jakby ponadczasowo ten tekst Kelsena, natomiast zapomniano o tym tekście Heinricha Tripla, bo to był główny referat na tym zjeździe w 1929 roku, a referat Kelsena był tylko koreferatem. I on tam też pisze bardzo ciekawe rzeczy w tym tekście, chociaż jest kompletnie zapomniany. Ten tekst też dotyczył Trybunału Konstytucyjnego, tylko on się na przykład koncentruje na nie tyle na sposobie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co na ich cechach, na ich wiedzy, umiejętności i na cechach charakteru. Dosyć wcześnie, jak na etykę cnót, która jeszcze wtedy w ogóle nam się nie śniła w odniesieniu do problemu kreacji składu Trybunału Konstytucyjnego, ale Tripl miał rzeczywiście chyba ten styl. Może gdzieś był wychowany na kulturze francuskiej bardziej niż niemieckiej, bo BGB na przykład jest strasznie ciężki w porównaniu z kodeksem Napoleona. Profesor Wasilkowski, który był przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i kodeksu, twórcą właściwie z twórców kodeksu cywilnego, był zdecydowanie frankofoński taki. I może dlatego ten kodeks ma ten styl, to coś, prawda? Jeśli można, ja bym chciał nawiązać do tego, co było mówione wcześniej. Czy prawo estetyczne to prawo piękne? Czy możemy w ogóle mówić w tych kategoriach? Czyli odnosić to do takich ludzkich cech. Piękno, pewna kompletność, symetria, pewna dbałość i działanie w praktyce, tak jak pani profesor Wronkowska powiedziała. Zwróćcie państwo uwagę, że mamy, przynajmniej ja mam zaszczepione, tak na moim uniwersytecie w Krakowie uczono, że były takie pomniki prawa, o których mówimy dzisiaj z pewnym sentymentem. Czy można by nazwać właśnie je, że były estetyczne. Kodeks handlowy, kodeks Makarewicza, mówię o okresie międzywojennym. I się zastanawiam tak naprawdę, czy dlatego właśnie, że dzisiaj mamy ten twór zbiorowy, czyli mamy parlament, a tam paradoksalnie te dekrety z mocą ustawy, tworzone przez jednego nie rzemieślnika, ale artystę prawa, który ponosił całości odpowiedzialność za kompletność tego tworu, który w praktyce funkcjonował. Funkcjonował dobrze, był kompletnie przemyślany, nie był psuty. Zastanawiam się właśnie, czy takie dzieło zbiorowe bardziej nie nadaje się do budowy, prawda, wieżowca czy autostrady, a jednak nie do tworu taki, że powinna być ta jedna osoba, która tak naprawdę ponosi od początku do końca odpowiedzialność za kompletność tego tworu. Ale mówię, to takie luźne przemyślenia. Zastanawiam się jeszcze nad językiem prawa. Nad estetyką prawa. Czy my potrafimy, my prawnicy, czy potrafimy mówić ładnie o prawie? Czy potrafimy mówić ładnie o konstytucji, która oczywiście ma swoje niedoskonałości, tak jak każdy
wytwór ludzki. Pamiętacie Państwo profesor dr Wiktor Zin, Piórkiem i węglem. Młodzież pewnie tego nie pamięta, ale był taki program z dawnych, zamierzchłych czasach, gdzie mówiono o architekturze w sposób przystępny, interesujący, estetyczny. I się zastanawiam, czy my nie powinniśmy uczyć się mówić także, jeśli chodzi o język uzasadnień, w taki sposób. Pokazać słabości tego prawa, ale jednocześnie tam, gdzie wyciągamy tą siłę prawa, nauczyć się mówić jasno, kompletnie, spójnie, w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Bo mam wrażenie, że jeśli my będziemy mówić takim językiem, jak czasem mówimy między sobą, żargonem, to się wyalienujemy. I wtedy nawet jeśli będziemy mówić pięknie, to ta estetyka będzie bardzo ograniczona. Czy nie powinniśmy zacząć właśnie... Ostatnio, jak nie wiem, czy Państwo oglądaliście ustne uzasadnienie przy ekstradycji pana Polańskiego, gdzie sędzia w Krakowie przez kilka godzin wygłaszał ustne uzasadnienie. I ja byłem nim zbudowany, dlatego że ono właśnie było jasne, spójne, kompletne. Czy można by je nazwać właśnie, że było estetyczne z punktu widzenia naszego odbioru? Bo ja mam wrażenie, że czasem zapominamy o tym, że to prawo nie jest tylko dla nas. I przenosimy ten dyskurs akademicki na zewnątrz. I wtedy stajemy się niezrozumiali. Więc czy estetyczne prawo to także prawo, które, czy interpretacja tego prawa, czy te uzasadnienia, czy to właśnie to prawo, które jest zrozumiałe? Bo w momencie, kiedy wydajemy wyrok, prawda, to już jak gdyby pokazujemy, że to działa w praktyce, jest efektywne. Ale czy jesteśmy w stanie teraz przekonać odbiorcę tego prawa, czyli społeczeństwo, odbiorcę tego wyroku, właśnie poprzez estetyczną mowę o rozstrzygnięciu? Znaczy, myślę, że tak. To znaczy, stopień prawdopodobieństwa, że go przekonamy językiem estetycznym, jest dużo większy, niż że go przekonamy językiem nieestetycznym. Zresztą przed jakimś tygodniem chyba w dzienniku Gazecie Prawnej pokazała się taka analiza, oczywiście przejaskrawiona dosyć mocno, pokazująca wyjątki z orzeczeń sędziowskich. Pewnie część z Państwa czytała. No tam rzeczywiście był po prostu kompletny bełkot, już nie tylko w sensie logicznym, tylko właśnie w sensie estetycznym, w tych przykładach uzasadnień. I to jest oczywiście jakiś model. Pewnie jest to także model studiów prawniczych. Myśmy w Gdańsku zrobili taką reformę tego naszego programu studiów, między innymi przywiązując coraz większą wagę do tego, żeby studenci w czasie tych studiów prawniczych nauczyli się pisać, bo część z Państwa profesorów, którzy prowadzi na czwartym, piątym roku zajęcia ze studentami w ramach studium, w ramach seminarium magisterskiego, po prostu pod względem pisania dostaje materiał całkowicie surowy. Ci ludzie kompletnie nie potrafią pisać. Ja już nie mówię o warsztacie, tam przy pisach, tylko po prostu o języku. Więc tylko to też się nie bierze znikąd, bo jak Państwo pamiętacie model kształcenia w liceum sprzed 20 czy 30 lat, ja widzę po swojej córce, która w tej chwili studiuje socjologię, maturę robiła 2 czy 3 lata temu, ona po prostu wyszła z tego liceum bez kompletnej umiejętności pisania. Jak napisała 3 wypracowania w życiu, to może było dużo w tej szkole, a myśmy pisali i pisali i pisali i pisali. Więc może to trzeba by nawet trochę głębiej sięgnąć niż do edukacji i studiów prawniczych. Natomiast tej estetyki, pani sędzio, myślę, że się człowiek całe życie uczy. No. Ale to jest. To. Prawdopodobieństwo, że trafimy do adresata językiem estetycznym, jest dużo większe niż że trafimy językiem nieestetycznym. Można? Panie profesorze, ja mam dwie uwagi niepowiązane ze sobą. Mianowicie pierwsza uwaga jest taka, jak pan profesor mówił o tym kodeksie Napoleona, który jest takim dziełem literackim, można powiedzieć, to zrobiło mi się smutno, że u nas tak nie jest. I pomyślałem sobie, że właściwie można powiedzieć, że piękna jest preambuła do naszej konstytucji. Bardzo pięknie, oczywiście. Naprawdę udana, no już w szczególności ten słynny...
Proszę? Ten słynny fragment preambuły można uznać za piękny, zaproponowany przez redaktora Wilkanowicza za świętym Augustynem o Bogu, będącym źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. I naprawdę to jest, cała preambuła jest bardzo udana i estetycznie też można ją ocenić wysoko. I dlatego mogę powiedzieć, było mi przykro, jak prezydent tak źle mówił o tej Konstytucji 3 maja, zarzucając jej głównie to, że nie uwzględnia praw osób niepełnosprawnych, co akurat zresztą nie jest prawdą, bo jest artykuł 69 i trudno sobie wyobrazić, żeby tam było coś więcej. Ale to jest pierwsza uwaga, że jeżeli bym miał podać przykład takiego, no to właściwie to nawet nie jest akt prawny, bo wiadomo, że preambuła ma swoją specyfikę, ale to jest taki też utwór, można powiedzieć, literacki i zresztą doceniony też za granicą. Ja pamiętam choćby uwagi Josepha Weilera na temat właśnie preambuły. To jest jedna uwaga. A druga uwaga jest taka pro domo sua, mianowicie nasze wyroki, rozstrzygnięcia można też oceniać z tego punktu widzenia. To będzie zresztą uwaga samobójcza, od razu muszę powiedzieć, także nawet się wahałem, czy to powiedzieć. Mianowicie kiedyś rozpoznawaliśmy taką sprawę, która zresztą była w sumie drugi raz w Trybunale w odstępie kilku lat po zmianie ustawy, najpierw w składzie 5-osobowym, potem przenieśliśmy ją na pełny skład. I chodziło o ocenę z punktu widzenia zgodności z Konstytucją takiego przepisu, który powiadał, że dłużnik alimentacyjny, który odmawia, po pierwsze nie płaci alimentów, jest już skazany prawomocnym wyrokiem i odmawia współpracy z właściwymi organami, nie chce się poddać wywiadowi społecznemu, odmawia podjęcia pracy, no w ogóle nie dość, że nie płaci na dzieci, ale jeszcze jest taki, można powiedzieć, aspołeczny w kontaktach z właściwymi organami. Otóż takiej osobie można, po zresztą zastosowaniu odpowiedniej procedury administracyjnej, jak Pan Bóg przykazał, można mu zatrzymać prawo jazdy do czasu, kiedy nie wykona jakiegoś ruchu, niekoniecznie zapłaci te alimenty, ale w każdym razie podda się tam pewnym takim, nawiąże kontakty z administracją. I to była sprawa, która podzieliła nas bardzo. Nie wiem nawet, czy przypadkiem ten wyrok nie zapadł w pełnym składzie większością jednego głosu, chyba przy kilku zdaniach odrębnych. Ja zresztą przyznam się, że byłem od początku za zgodnością z Konstytucją tego przepisu, traktując to jako w gruncie rzeczy to rozwiązanie jako taki przejaw bezradności ustawodawcy, więc byłem za i większość była też za, jakkolwiek miałem poczucie, że ten przepis i to nasze orzeczenie jest jakieś nieestetyczne, jakkolwiek zgodne z Konstytucją i potrzebne. To tylko to chciałem powiedzieć. Musiałem wrócić do tej filozofii jednak, bo to jest tak z tym poznaniem estetycznym, że Baumgarten, o którym wspominałem, który stworzył to pojęcie estetyki w połowie XVIII wieku, on w dużej mierze korzystał z prac Leibniza. I Leibniz odróżniał od siebie jakby dwa poziomy poznania. Po pierwsze poznanie zmysłowe i to jest właśnie funkcja estetyki i to poznanie rozumowe. No, zanim my dojdziemy do tej czystej, logicznej, takiego niespójnego prawa, to jest to, o czym mówiła przed chwilą pani profesor, o tym smaku i tym stylu, że poznanie estetyczne jest takim poznaniem prima facie. No, coś nam się podoba bądź nie, coś pachnie ładnie bądź brzydko, jest gorzkie bądź słodkie. I nasze poznanie zmysłowe jest takim poznaniem prima facie. No pierwsze wrażenie tego kontaktu z prawem powoduje, że nas coś skłania ku niemu bądź odrzuca. Proszę bardzo. I tak, co za dyskusja. Pan prezes Biernat zaprasza na kawę i na ciasteczkę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.